Po raz pierwszy na zawodach wędkarskich, ale jest zapał. No jest zapał, nawet nie traktuję tego jako zawody, tylko raczej jako taki miły sposób na spędzenie czasu i na spotkanie z kolegami tutaj. Także no, nie ma we mnie jakiejś nutki rywalizacji. Na razie się zapoznaję z tym wszystkim. Czyli liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Tak, tak. No, to, no, na tym to chyba polega. Wziąłeś ze sobą żonę, tak na szczęście? No tak. No, tutaj tworzymy bardzo zgrany team. No i właśnie czekamy na nasze pierwsze zdobycze. A czy poza dzisiejszymi zawodami tak na co dzień dla relaksu czasem wędkujecie? Nie, no właśnie ostatni raz chyba gdzieś w podstawówce czy w liceum, więc taki powrót do tego, więc jak gdyby uczę się wszystkiego od początku. A co jeszcze u Ciebie słychać? Co się szykuje z propozycji zawodowych, jakichś teatralnych może na najbliższy sezon? No cały czas wyprodukowałem i gram w spektaklu Wszystko o mężczyznach, który gramy na scenie Teatru Kamienica i to w przyszłym sezonie dalej będzie kontynuowane, bo jeszcze nie jest zgrany. No już myślę o kolejnej produkcji. I to z tych teatralnych na razie chyba wszystko, no bo mam od wielu lat firmę produkcyjną i tym się zajmuję, dla tych wszystkich scen warszawskich przygotowuję premiery, więc jak gdyby działam na własny rachunek, a więc teatralnie cały czas coś tam się dzieje, a poza tym 21 lipca chodzi na ekrany kin film Kobiety bez wstydu, w którym gram główną rolę. Tak, komedia romantyczna. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie, Kobiety bez wstydu. A czy to takie właśnie trudne czasy nadeszły dla aktorów, że biorą się za produkowanie spektakli, w których sami grają? Bo ja wiem, że Twoja firma to już całkiem nieźle i całkiem długo radzi sobie na rynku, ale jest taka tendencja, że artyści biorą sprawę w swoje ręce coraz częściej. Tak, no to jest jakoś chyba... Nie wiem, czy to rynek wymógł, w każdym razie otworzyły, może inaczej, to otworzyły się jakieś nowe możliwości. Ja to robię od lat 12, a wzięło się to oczywiście z tego, że znalazłem jakąś fajną sztukę. Nikt nie był zainteresowany, no to stwierdziliśmy z kolegą, że my sami to zrobimy. No i jakoś udało się, no i jakoś to poszło. A teraz no chodzi o to, że od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, no to pootwierały się nowe możliwości dla artystów i tylko trzeba mieć otwarty umysł i próbować, czy to granty, nowe kierunki, menedżer kultury i tak dalej. Także trzeba z tego korzystać. Czyli nie czekać na propozycje, tylko brać sprawy w swoje ręce i działać. Oczywiście, też czekać na propozycje, no bo zawsze jest człowiekiem do wynajęcia, no ale jeżeli ktoś chce i ma energię, no to niech korzysta.